Witamy Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku rankingowym, czyli podsumowania 2016 roku. Tym razem będziemy wymieniać 10 najlepszych filmów naszym zdaniem ubiegłego roku. Jeżeli chcecie zobaczyć nasze poprzednie rankingi dotyczące zeszłego roku, to w opisie pod filmem znajdziecie zarówno 5 najlepszych polskich filmów, 5 najgorszych polskich filmów oraz 10 najgorszych filmów międzynarodowych. Czyli paździerze. Wczoraj tak sobie siedzimy przy tym komputerze, tak sobie wchodzimy na te komentarze i tam sobie sprawdzamy, jak te filmy rosną, kto je ogląda i w ogóle, i nagle tak... Nagle się okazuje, że... Pom! 40 tysięcy subskrypcji. Tuż przed dołączeniem Agnieszki do zespołu mieliśmy jakieś 18 tysięcy subskrypcji, teraz mamy 40. Czyli za co Wam serdecznie dziękujemy. W pół roku udało nam się podwoić ilość subskrypcji zdobywaną przez ponad 2 lata. Ranking tworzymy z filmów, które miały w Polsce swoją premierę między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 roku. Nie bierzemy pod uwagę filmów, które nie trafiły do polskiej dystrybucji, albo trafiły do dystrybucji jakiejś tam festiwalowej i tak dalej. Być może zrobimy jeszcze jeden odcinek, w którym opowiemy o kilku bardzo dobrych filmach z zeszłego roku, które faktycznie nie miały polskiej premiery. Jak na przykład Sierra Nevada, tak tylko powiem. Zaskakująco, na miejscu 10 pozostała na miejscu 10 jeszcze z naszego rankingu półrocza Księga Dżungli, Jona Favreau. Wiem, dla niektórych to może być naprawdę zaskoczenie. Dla nas też było, że to jest tak dobry film. Dla nas było zaskoczeniem, że to się udało. Że udało się przenieść klasyczną animację Disneya w animację zupełnie inną tak naprawdę. Tak. I widać, że to jest film, który jest taką kartą przetargową dla Jona Favreau, jeżeli chodzi o ekranizację, nową ekranizację Króla Lwa, na tak. którą mocno czekamy. Udało się w tym filmie naprawdę dużo. Po pierwsze, zwierzęta są zanimowane fantastycznie. Mamy świetne piosenki. I to też jest zaskakujące, bo nie spodziewałem się, że piosenki w filmie mimo wszystko powiedzmy aktorskim będą grały tak dobrze, to raz, a dwa, że miałem pewien dysonans myśląc o zwierzętach, które są zanimowane tak dobrze, a które mają mówić. Mhm. Po paru minutach dosłownie już się zapominamy kompletnie o tym problemie i wchodzimy w fabułę. I jest to na tyle klasyczne, na tyle dobrze zrealizowane, że może być klasykiem dla naszych dzieci, czy powiedzmy dzieciaczków, które teraz oglądają po raz pierwszy Księgę Dżungli i będą na starość ją wspominać bardzo, bardzo dobrze. No dobrze, to przejdźmy do następnego miejsca w takim razie. Na miejscu 9 mamy wspaniały film, który widzieliśmy jako jeden z pierwszych w ogóle w zeszłym roku. Tak. I jest to film Creed. Remake, spin-off do klasycznej serii o przygodach Rockiego. O przygodach Rockiego. Rocky miał takie przygody, słuchaj. A Sylvester Stallone dostał Złotego Globa. I w pełni zasłużenie. Nominowany był do Oscara i bardzo się dziwię, że tego Oscara nie dostał. Nie dość, że spróbowano zremake'ować w jakimś sensie klasycznego Rockiego, bo to jest bardzo zbliżony strukturalnie film. Oczywiście. To jeszcze tak. Mamy Stallona, który daje popis aktorski. Mamy świetną muzykę, bardzo dobry montaż. Jest w tym dużo takiego... Nie wiem, miłości do tego materiału źródłowego. A poza tym, że faktycznie przypomina to klasyczne opowieści o Rockim, znane nam już od lat, to mimo wszystko ma w sobie mnóstwo świeżości, którą na ekranie widać. Czyli dało się zrobić scenę z biegiem tak, żeby ona była też tak klasyczna jak tamta z pierwszego Rockiego. Dało się. To jest taki film, który właśnie można oglądać po to, żeby dał ci takiego powera. Ja mam ochotę sobie kupić teraz szary dres i biegać, może nie w tej temperaturze. Masz szary dres. Mam szary dres, z Gwiezdnych Wojen. Na miejscu 8 naszego rankingu znalazł się film uwielbiany przez wielu. Tak. Jeden z najlepszych z ostatnich lat filmów Disneya. Jest tak. to Zwierzogród. Ciekawie bawi się gatunkowością, nawiązuje do takiej klasyki kryminału, do kina noir, do buddy movie. Przenosi w pewien sposób strukturę filmu aktorskiego do animacji, przekłada charaktery, które mogłyby być ludzkie, na zwierzątka, które są urocze, śliczne, zanimowane przepięknie. Mimo wszystko, mimo wielu głosów, które twierdzą, że morał jest bardzo łopatologiczny, to ja uważam, że akurat Zwierzogród bardzo dobre wartości przedstawia. Zastanawia się nad bardzo
bardzo ważnymi kwestiami, szczególnie w dzisiejszych czasach. Tak, ja uważam, że tam morałów to akurat jest kilka. I o ile jeden z nich jest taki dosyć patologiczny, to reszta jest dużo bardziej subtelna i w zależności od tego, w jaki sposób oglądacie ten film, no to możecie wyciągnąć coś dla siebie. Na miejscu siódmym znalazł się bardzo ciekawy film spoza Hollywood. Na całe szczęście, i takie filmy też znajdują się na naszej liście. Jest to film, który w ogóle wydaje mi się nie jest znany w Polsce. No, trafił do dystrybucji takiej, że to w kiniach studyjnych gdzieś tam... W kiniach studyjnych. W kiniach studyjnych. Nawet góry przeminął. To jest bardzo subtelny film. Opowiada właśnie o tych relacjach między członkami rodziny, jakby z pokolenia na pokolenie w pewnym momencie już, bo już dochodzimy do takiego wątku. Pokazuje bardzo dobrze tą przemianę, czy to technologiczną, czy to kulturalną, czy to obyczajową. Akcja filmu rozgrywa się w Chinach i właśnie przedstawia losy najpierw znajomych, później rodziny, później jeszcze dalsze. Tak, już ich dziecko. Losy, że tak powiem. Nie dość, że właśnie mamy piękny obraz relacji rodzinnych, to mamy też obraz zmieniającego się świata na przestrzeni tych kilku dekad. Ostatni segment faktycznie jest już troszeczkę w przyszłość. To nie są czasy teraźniejsze, to jest kilka lat jednak do przodu. I mamy bardzo ciekawe rozwiązania właśnie jeżeli chodzi o pewne komunikacyjne sprawy. No, jest problem z porozumiewaniem się, językowy. Tak, to jest właśnie tym bardziej podkreślone przez technologię, która pozwala na pewne rzeczy, ale pewnych rzeczy uniknąć się nie da. Powinniście go obejrzeć. Nie chcemy wam opowiadać, o czym on tak naprawdę jest. Tak. Wydaje mi się, że jeżeli będziecie mieli okazję, być może na VOD prędzej czy później się znajdzie, bo jednak takie filmy jak na przykład Kwiat Wiśni i Czerwona Fasola czy Nasza Młodsza Siostra na VOD się pokazują, więc może ten film też będzie. Jak gdzieś znajdziemy, to też udostępnimy wam link na Facebooku. Mustang, czyli turecki film. Kolejny raz odcinamy się od Hollywood, lecimy w trochę bardziej przyziemne strefy. Jest to film, który był nominowany do Oscara za najlepszy film zagraniczny w 2016 roku. I pamiętam, że tuż po seansie stwierdziłem, że to jest najbardziej emocjonujący film od czasu Pokoju, jaki zobaczyłem. W podobny sposób w tym filmie kibicujemy bardzo młodym bohaterom. Mustang to opowieść o pięciu siostrach, które poprzez to, że wychowują się w bardzo konserwatywnej rodzinie, są wychowywane przez swojego wujka i babcię, bo rodzice zginęli, czują się w pewien sposób zniewolone. I chcą wyjść na wolność, chcą same decydować o swoim własnym losie. Rodzina postanawia wydać je wszystkie za mąż, żeby mieć spokój. Żeby tak. Nie robiły złych rzeczy, bo przecież kąpanie się w jeziorze to jest zła rzecz. Nie można chłopca dotknąć, nie można zbyt wiele pokazać. Nie można odezwać się przy stole nieproszonym. Może nie wszystkie dziewczyny czują się takie stłamszone, niektóre z nich potrafią się podporządkować do tego całego systemu wartości, ale jest to problem cały czas. Niektóre też są na tyle zdecydowane, że potrafią rozwiązać pewne sprawy po swojemu. Zdecydowanie polecamy Mustang. Gdzieś na pewno na VOD będzie dostępny i na DVD dostaliśmy od Kosty, którą pozdrawiamy. Na miejscu piątym naszego rankingu znalazł się film Toma Forda. Zwierzęta nocy. W recenzji, która pokazała się całkiem niedawno, bo ten film chyba wszedł w listopadzie do dystrybucji w Polsce, powiedziałam, że dla mnie jest to jeden z filmów roku, jest skrojony pode mnie i nadal się tego trzymam. Gdybym robiła sama ranking, znalazłby się na podium. Dla mnie nie był aż tak istotny, ale oczywiście doceniam. Film bardzo, bardzo dobry. Fajne są te niuanse, bo nie jesteśmy do końca przekonani, co jest tak naprawdę rzeczywistością, co może być częścią fikcji i tak dalej, i tak dalej. Interpretacji jest ogrom. My obraliśmy sobie jedną konkretną i się jej trzymamy. Jesteśmy zadowoleni z tej interpretacji, ale wiemy, że wy też inaczej zupełnie odbieraliście ten film. W dyskusjach na naszej sfilmowanej grupie wiele osób przedstawiło kilka takich interpretacji, że faktycznie nasza dla nas ma największy sens, ale to nie znaczy, że tamte są złe. Jest to też świetnie zagrane, zdecydowanie zasłużony Złoty Glob dla Arona Taylora Johnsona, jak pewnie wiecie. Szkoda, że Michael Shannon właśnie nie zdobył nominacji nawet, ale być może przy innych nagrodach jury poprawi swój błąd. Zobaczymy. No jeżeli chcecie wiedzieć więcej o naszych odczuciach na temat tego filmu, to zapraszamy was do recenzji, która będzie gdzieś tu. Tak. No, dobrze. To zapraszamy. Miejsce czwarte, czyli już zbliżamy się powoli do podium. Trochę szczęki nam wyszły z tego, nie? Tak, tak. Na miejscu czwartym Western. Western Gore! Czy ktoś się spodziewał?
Powrót do takiego klasycznego westernu, opowieści przy ognisku, o bohaterach, którzy muszą gdzieś wyruszyć, żeby uratować niewiastę z rąk krwiożerczych kanibali. Tak, doskonałe kino. Mamy faktycznie jakiś powrót tego westernowego takiego kina. Nienawistna ósemka? Według mnie się nie udała do końca. Według mnie się udała, ale no nie był to doskonały film. Siedmiu wspaniałych. To było okej. Okay. Jest okej. Okay. Jest okay. Ale Bone Tomahawk. Okazuje się, że to jest najbardziej klasyczny z tych westernów, które widzieliśmy w tym roku. I to jest naprawdę przez lewią część seansu oglądamy świetną opowieść przede wszystkim. Do tych kanibali to dojdziemy w finale i będzie finał. Ale wcześniej świetne dialogi, świetne postacie. Tak, mamy do czynienia z doskonałym kinem drogi, w którym faktycznie chodzi o coś konkretnego. To jest film za 2 miliony dolarów, zrobiony kompletnie gdzieś tam mimochodem. Pokątnie. Pokątnie, a to jest tak kapitalnie napisane. We're making a 5-day journey in 3 days, riding along and sleeping the bare minimum. I don't know what's west of here. No cattle trail or anything else goes in that direction. Our horses die before we get there. Uważam, że to jest trochę za niskie miejsce dla tego filmu, ale i tak jest dobrze, bo jest w pierwszej piątce, ale więc warto obejrzeć. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na dźwięk w tym filmie, ponieważ wydaje mi się, że montaż dźwięku, reżyseria dźwięku jest tutaj fantastyczna. Dziwię się, że tak naprawdę nie było żadnej nominacji, przynajmniej w tej kategorii dla tego filmu. A myślę, że to jest kwestia dystrybucji i promocji filmu, więc... Na miejscu trzecim naszego rankingu znalazł się film pod tytułem Kubo i dwie struny. Jak ja się cieszę, to jest jeden z filmów, który wywołał we mnie największe emocje w tym roku właśnie. Ja się czułem po wyjściu z kina, jakbym po raz pierwszy obejrzał Króla Lwa, powtarzałem to niejednokrotnie, bo tak bardzo chwycił mnie za serducho. Moja ocena tego filmu wynika z jego warstwy technicznej. Animacja jest zrobiona doskonale. To, ile zanimowanie tego filmu wymagało pracy, ile stworzenie całej scenografii, wszystkich postaci, bo musicie wiedzieć, że to jest film zrobiony metodą poklatkową. Wszystko to są kukiełki, wszystko to są makiety. Wow! Nie wiem, wrzucimy wam tu chyba teraz fragment tego, jak tak powstawały te rzeczy, bo to jest jeszcze ciekawsze od puszczania wam trailera po raz kolejny. Tak naprawdę bardziej odnosi się do tradycyjnych japońskich legend, przypowieści swego rodzaju, niż do jakichś fabuł na współczesnych. Piękny film o wyobraźni, o tym, jak my żyjemy w opowiadanych przez nas historiach, o wybaczaniu. Piękny. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jeszcze więcej, to oczywiście odsyłamy was do naszej recenzji, która pojawiła się całkiem niedawno, bo film wszedł na ekrany polskie 6 grudnia. W ogóle to jest taki odcinek reklama wszystkich poprzednich odcinków. Na szczęście udało nam się większość dobrych filmów z zeszłego roku zrecenzować, więc... No. Co by tu rzec? Przechodzimy do miejsca drugiego, a na miejscu drugim... Na miejscu drugim film, który miał w Polsce premierę 30 grudnia, więc ledwo załapał się do tego rankingu, a jest to Patterson Jima Jarmusza. To jest film, który jest bardzo dyskretny w formie, który jest powolny, który nie ma zwrotów akcji. Nasza recenzja była bardzo optymistyczna i też zachwalaliśmy to, jaki sielankowy nastrój w tym filmie panuje, a to też nie jest tak do końca. O niektórych rzeczach nie powiedzieliśmy i oczywiście jest tam podskórnie jakiś taki niepokój wewnętrzny. Coś tam nie działa tak jak trzeba. Oczywiście, że jest. Wydaje mi się, że to, o czym rozmawialiśmy wtedy, ten optymistyczny nastrój, to jest to, co my mamy po wyjściu z kina, tak, po obejrzeniu tego filmu. Nie, tutaj cały czas jest ten niepokój, jest to rozedrganie takie artystyczne w tym wszystkim. Dla nas, widzów, którzy widzieli tyle thrillerów i filmów dramatycznych, jest nienormalne to, że jakiś związek może być spoko. No, mimo iż tak wydaje mi się, że szukamy czasami dziury w całym i wydaje nam się, że gdzieś jest coś więcej niż mamy pokazane. Przez 5 dni liczyłem na to, że ktoś porwie psa, bo to już jest takie przyzwyczajenie właśnie do tych hollywoodzkich standardów. You drive the bus, right? Your name really Patterson? My real name is Patterson. Well, that's kind of crazy, right? Powinien być tutaj wypadek, tutaj powinien ktoś porwać psa, ta kobieta powinna uciec od niego i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, tak nie musi być. I to jest kwestia naszych przyzwyczajeń, których powinniśmy zacząć się troszeczkę wyzbywać, bo mając te przyzwyczajenia, w niektórych przypadkach
sami sobie zabieramy frajdę z seansu. A teraz, zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, oczywiście 5 filmów, które nie załapały się do naszej topki, ale które były bardzo, bardzo blisko. Fraud has never ever worked. Eventually, things go south. When the hell did we forget all that? How stupid do you think I am? I got a license to carry, dumbass. And ever since your little visit, this little baby's gonna stay right here. You're pretty domesticated for a rock star. Have I done anything to upset you? It's no coincidence that the targets are shaped like single people and not couples. Hey everyone. I wreszcie, miejsce pierwsze. Film, który również widzieliśmy na początku zeszłego roku. Film, który znalazł się również na pierwszym miejscu zestawienia półrocznego. Czyli bez zaskoczeń. Czyli nasz ukochany Pokój Abramsona. Wszystkie nagrody łącznie z Oscarem i Globem dla Brie Larson jak najbardziej zasłużone. Dziwi mnie brak nominacji dla Jacoba Tremblaya, być może doszli do wniosku, że jest jednak za młody, ale według mnie to on jest najjaśniejszym punktem tego filmu. Przede wszystkim ciekawa opowieść, ciekawy koncept. Zamykamy dziewczynę z dzieckiem w jednym pokoju i to jest ich cały świat. On się rodzi w tym miejscu, nie wie, że świat na zewnątrz wygląda inaczej, że jeżdżą tam samochody, że są tam drzewa, psy. I w momencie, gdy ten pokój opuszczamy, to nie jest spoiler, bo to jest połowa filmu, perspektywa tego dziecka jest tak oszałamiająca, tak łapiąca za serducho. I've been in the world 37 hours. That's us. We push. I've seen windows and hundreds of cars and birds and grandma and grandpa. Jack, someone here'd like to meet you. Rzadko zdarza się coś takiego, że nie można się przyczepić do czegoś, jeżeli mamy do czynienia z ekranizacją książki. A tutaj wydaje mi się, że w pewnym sensie ten film jest lepszy od książki. To przejście takie z fizycznego pokoju do pokoju psychicznego, które pozostaje gdzieś tam w głowie po wszystkich tych wydarzeniach, też jest ultra interesujące. Naprawdę o samym tym, jak zmienia się postać tej dziewczyny granej przez Brie, można rozmawiać godzinami, a o tym, co się dzieje z Jacobem, no, tygodniami. No, to by była nasza topka. Nasze 10 najlepszych filmów 2016 roku oraz 5 prawie najlepszych. Dajcie znać, jak zestawienie wygląda w waszym przypadku, co według was było najlepszym filmem roku. Poza tym, jeżeli chcecie się dowiedzieć, czy będziemy recenzować jakiś film w najbliższym czasie, koniecznie wpadnijcie na nasz fanpage. Tam informujemy o wszystkim, co wiemy. Tak. Poza tym będziemy również w najbliższym czasie nagrywać dla was odcinek Q&A, więc jeżeli macie do nas jakiekolwiek pytania, to zadajcie je pod postem, który znajduje się na naszym fanpage'u specjalnie do tego celu stworzonym. My na nie odpowiemy jakoś po weekendzie, powinien się pojawić odcinek pomiędzy recenzjami gdzieś tam, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się trochę więcej o tym, co się dzieje jakby za kulisami, albo co planujemy, jaki będzie rozwój i tak dalej, to tam jest właśnie miejsce na to.